Duda zagrał tak piękną partię, że to głowa mała, ale co się odwaliło w 13. rundzie tego turnieju, to nie uwierzycie. Więc tak, poszła obrona sycylijska, Duda tutaj wrzucił goniec b5, wariant Rosolimo, czarny e5, więc stara się tutaj walczyć o pole d4. Oczywiście pionka klasycznie się tutaj nie zdobędzie, bo wchodzi chociażby hetman d4 z atakiem i na e4, i na skoczka, i pionka czarny łatwo odzyskuje. Więc Duda Posunięcie C3, a6 goniec został przegoniony. No i teraz przeciwnik Duda. Zauważcie, że to nie jakiś leszczyk arcymistrz 2870, ranking na czeskomie. Więc naprawdę goś potrafi grać w szachy. A co z nim Duda zrobił, to och, I tutaj poszło D5. Pełna agresja w centrum. Duda wybił i zrobił roszadę. Goniec G4 bardzo logiczne. Związuje tego skoczka. No ale Duda psuje strukturę pionkową przeciwnika. No te dwa genialne ruchy, które za niedługo nastąpią, to po prostu złoto. Więc A4 ma dużo w sobie logiki. Ponieważ Duda chce po prostu wybić, no i wykorzystać linię A, wykorzystać to związanie. I czarny, e, tak naprawdę, powinien zagrać tutaj B4. No i wtedy przykładowo dalej wieża E1, e, presja na tego pionka. E, przeciwnik oczywiście może tutaj strukturę pionową króla Dudy zniszczyć, ale tutaj Duda przestawi sobie pięknie skoczka na C4, może dalej atakować tego pionka, no i walka toczy się dalej, krótko mówiąc. Natomiast w partii poszło wieża D8, co pozwoliło Dudzie się zaktywizować. Na, e, nastąpiło wybicie odbicie skoczek A3, więc Duda typowo dorzuca oliwy do ognia, jest niebroniony pionek. Warto by było się tym pionkiem zainteresować. I teraz bardzo niedokładne C4 nastąpiło. Niestety w tym momencie Dudzie nie przyszła do głowy jeszcze ta piękna idea. Duda zagrał H3, goniec odszedł. Duda jeszcze wrzucił wieżę na E1, skoczek F6. No i teraz skoczek bije b5. No piękne poświęcenie hetmana, zobaczcie. Hetman bije b5, goniec a4, hetman ucieka i teraz skoczek bije e5. Drugie genialne posunięcie. No i tutaj jest problem po stronie czarnego, bo wiadomo, grozi bicie na c6 i to z szachem. No a ten hetman jest do wzięcia. No to przeciwnik tak już z braku laku stwierdził, że wobec tego on tego Hetmana zabiera. No i co duda zaplanował? Goniec bije C6. I teraz po kolei musimy tutaj wypunktować. Ponieważ czarny no, może się zasłaniać bądź król E7. Jeżeli król E7 to szach. Zauważcie, że ten król nie ma gdzie uciekać, więc cyk. No i teraz Hetman jest wybijany. Figura więcej, trzy piony więcej w gratisie. Pozycja kompletnie wygrana. Jeżeli skoczek by tutaj zasłaniał, to jest szach. No, jest nieuchronnym matem cyk. Jeżeli natomiast wieża zasłoni, co wygląda logiczniej, żeby królem tutaj uciekać, no to właśnie przydaje się ta wieża z linii A, król E7. No i teraz skoczek bije C4, no i Hetman oczywiście jest zdobywany. No więc tutaj w partii, tak z braku mądrzejszych zagrań, no to czarny stwierdził: Dobra, oddam Hetmana. No ale tutaj oczywiście. Pozycja jest kompletnie przegrana, szach, no i przeciwnik się poddał. Jeszcze jakieś szanse dawało król C7, ale teraz też wchodzą widły, cyk. I tutaj skoczka wcale czarny nie zdobywa, bo jest G4. No i wiecie, jak goniec gdzieśkolwiek odejdzie, to skoczek ucieka, więc biały ma po prostu jakość więcej. Gra B3, później gra D4, lecą te piony do pola przemiany, no i łatwo, łatwo tutaj biały wygrywa. Także piękna partia, zobaczcie, w 20 posunięć arcymistrz ranking 2870 został przez Dudę zniszczony. No i zobaczmy, co też złota w tym turnieju wyczynią. Żebyście wiedzieli, co to jest za turniej, to są eliminacje do Speed Chess Championship. Naprawdę poważne rozgrywki, ponieważ w tym SC gra Carlsen, Hikaru, Wesley So, także naprawdę potężny turniej. I zasady są takie, że najpierw jest turniej systemem szwajcarskim i topowych ośmiu zawodników awansuje do, awansuje do finałów, w których no, z których zwycięzca awansuje właśnie do Spears Championship. No i Duda skończył na miejscu dziewiątym. A dlaczego skończył na miejscu dziewiątym? Ponieważ w rundzie trzynastej nie zagrał partii. A dlaczego nie zagrał partii? Bo internet mu rozłączyło. No i zobaczcie: wygrana, wygrana, wygrana. walkover wygrana. No i niestety zabrakło pół. Punktcika, żeby wejść do top 8, no i wtedy Duda walczyłby o wejście, o wejście do Speed z Championship, no ale niestety, niestety nie pykł, ale jest jeszcze druga szansa, bo są dwa miejsca do zdobycia, także może w sobotę o 18 Duda wystartuje ponownie, no i wtedy już awansuje. Ale co ciekawe, to nie była jedyna piękna partia w jego wykonaniu. Bardzo ciekawa była ta partia z niemieckim arcymistrzem, ponieważ tutaj Biały został zaatakowany gońcem, no i zdecydował się zagrać wieża F2. Ale teraz Jan Krzysztof Duda błyskawicznie, zobaczcie, na, nawet sekunda mu nie zleciała, błyskawicznie tutaj wypatrzył widły, no i w, tym, w ten oto sposób zdobył tutaj jakość, ale ta przewaga wcale nie jest taka łatwa do zrealizowania. No bo pozycja jest mocno tutaj zablokowana, prawda? Nie ma za bardzo hmm, którędy te wieże wprowadzić do akcji, więc póki co ciężko jest udowodnić, że czarny ma wygraną pozycję, a jeszcze dodatkowo ten pionek ciągle podwisa. No to Duda wieża E6 zabezpieczył pionka, skoczek D2, goniec D3. No znowuż, znowuż musiał się tutaj obronić na E4, skoczek H5, król tutaj Podchodzi do pomocy, F5, E4 teraz zostało zabunkrowane, goniec ewakuacja, no i C5, czyli Duda próbuje tutaj otworzyć tę linię D, tak żeby wieże wreszcie wlazły do akcji, żeby biały miał problemy. No to biały oczywiście stara się tutaj blokować i zobaczcie jak pięknie się zaktywizował tymi skoczkami. No, ale Duda tutaj zaplanował genialne. Wieża bije D5. Po co kisić przewagę jakości, kiedy można oddać? I teraz wieża czarnego nieuchronnie wkracza tutaj do akcji, no i biały nie jest w stanie się bronić. Partii wieża C2, no to hyc. Wieżą odbić nie można, bo szach i zdobycie na A2, więc nastąpiło B C4. No to teraz wieża D3. No i to już oczywiście gładziutko Jan Krzysztof Duda zrealizował. Tutaj przewaga materialna dwupionkowa, tylko się ciągle powiększała. No i biały już był w tarapatach. Ja tego turnieju na żywo dla Was nie komentowałem, bo też, też sobie zagrałem zaraz Wam e, pokażę, jaką, jaką dobrą akcję e, jaką dobrą akcję wykręciłem. No dobra, tutaj oczywiście trzy piony przewagi, więc Biały już się w tym momencie poddał, no bo król bije H2, e, no i wiadomo, łatwe zwycięstwo. MAT! Ja pierdzielę! <noise> Ale... Ale żeby nie było, że tylko głupie akcje odwalałem, paru zawodników, 2800 rankingu na Czeskowie. Udało mi się klepnąć. Uważajcie na głos, bo będzie głośno. Ktoś tu podstawił Hetman G8. O, -ho 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 -ho! Ustrzelony oponent został! Bardzo ostra pozycja wyszła w pojedynku dudy z Dubowem, ponieważ tutaj Duda skubną pionka. No i Dubow się rozkręca na skrzydle królewskim, więc poszło H5. Czarny zareagował ruchem G5, czyli Duda stara się tutaj przykisić tego pionka przewagi, no i gdzieś tam w końcówce być może przejąć. No to Dubow stara się tutaj wytworzyć jakieś słabości. Duda solidna defensywa. No to biały w takim razie z drugiej strony przyciska F4. GF goniec odbił. No i skoczek B6 z atakiem na pionka, więc Duda wymusił zagranie A5. I teraz co ciekawe, najlepsze byłoby zagrać skoczeka 4. 4. Skoczek na skraju nie czuje się jak w raju, ale też atakuje zawsze pionka na C3. Więc ma to więcej sensu niż by się wydawało. No ale Duda niestety się tutaj cofnął. Wiadomo, to jest blitz na 3 minuty plus 1 sekunda, więc błędów jest bardzo dużo w skomplikowanych sytuacjach. No i tutaj skoczek D6, a biały się rozkręca, prawda? Już jest atak na gońca. No to Duda broni. Król odszedł i król D7. Duda stwierdził A. Ja tam królem na królewskim stać nie chcę, lepiej go ewakuować. No to Dubow po prostu na pioneczka Duda broni, Skoczek F3, wieża C8. Tak jak widzicie, błędów tutaj naprawdę sporo a zrobił się gruby niedoczas, no i też centrum jest tutaj otwierane. No więc Duda wybił, Biały odbił, goniec ewakuacja, wieża E1, goniec f 6 no ten król Białego, o dziwo, jest w tym momencie całkowicie bezpieczny, no ale też Duda pilnuje pionka na E7 lepiej. Skoczek E5, no to nastąpiła kasacja tego skoczka i tutaj Hetman G7 dawało bardzo duże szanse, żeby uprościć mocno sytuację, no ale to jest trudne do policzenia, bo w chodzi szach, no i też wisi na e7, ale okazuje się, że tutaj e, całkowicie bezpieczny jest król na c8, a grozi mat na g2. No i też wisi ten hetman o wiszącym gońcu pionku nie wspominając. No ale mając 60 sekund na sekasz Łatwo tego typu akcje przeoczyć. No i w partii goniec zbił na e wieża, E2 król dalsza ewakuacja. No a dubow tutaj kosi pionka E7. No to Duda przeszedł do jakiejś kontry, no ale pioneczka stracił. No i teraz próba. Aktywizacji, tak, tak zwany ostatni krzyk rozpaczy. Fajnie się tutaj duda wywinął. Goniec E5, wieża E4, goniec F6, wieża A6. No i tutaj pozycja jest kompletnie przegrana po ruchu wieża D6. No bo grozi mat, więc trzeba odejść, żeby móc się zasłonić wieżą. No i teraz y, chociażby y, szach, wieża zasłania A6. No i ten pionek ucieka, skoczek po prostu nie jest w stanie go złapać, bo po wymianie skoczek jest całkowicie odcięty, no i po Ale Dubow na 10 sekundach zagrał goniec d4 i to dało ludzi szansę na remis, bo można było zbić, zagrać c3, bo powierza c6 jest cyk. I ta wieża nie ma którędy przeleść, żeby pionka zatrzymać. Jeżeli pójdzie wieża tutaj, to C2 wieża tutaj, i teraz drugi pionek leci i obu pionków wieża nie zatrzyma. Remis powstałby, jeżeli biały uruchomi swojego pionka, bo dorabiają w tym samym momencie. No i tutaj mm, czarny po prostu robi wiecznego szacha. Het hetman A3 oczywiście zagrać nie można, no bo szach i hetman dorobiony. No więc widzicie grubsza tutaj zadyma, duda przeoczył, zagrał skoczek, bije D5, no to wieża bije H6 i teraz B4. No, i tutaj Dubów odwalił Kaszanę, zagrał wieża D6, i teraz już Duda litości nie miał. Wieża bije D4, genialne. No, i okazuje się, że ta jedna biedna wieża, dwóch pionków nie jest w stanie złapać. No, i w ten oto sposób Duda dorobił sobie Hetmana i wygrał tę partię. Więc powiem wam, że dobry turniej w wykonaniu Dudy. No, miejsce dziewiąte jest ok, wynikiem. No, wiadomo, że to miejsce 8. Premiowane awansem byłoby lepsze, no ale miejsce dziewiąte też jest ok, Kilka, naprawdę, sztos z partii Duda zagrał, szczególnie ta pierwsza, no to po prostu złoto. Także było, było super. No i miejmy nadzieję, że w sobotę Duda znajdzie czas, zagra kolejne eliminacje, no i może w tych kolejnych eliminacjach pójdzie po prostu lepiej. Nie wiem, czy mu to z czymś tam w grafiku nie będzie kolidowało. No, ja na pewno. Próbuję. Mam nadzieję, że Duda też eliminację sobie zagra. Tak jak widzicie, ta dodatkowa jedna sekunda sprawia. Że na czas się wygrać praktycznie rzecz ujmując nie da, ale no jest bardzo nerwowo. Jednak finalnie rzeczywiście Duda się prześlizgnął do wygranej pionkówki, no i tutaj Dubow się poddał. Także cóż, jeżeli podobała ci się szczególnie ta pierwsza partia, to zostaw komentarz Duda Cox. No i widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę i pa pa widzowie.